wrażeń. Wzdłużanie używane na kursach pełnych, zatem bardzo się przydaje. Bardzo dziękujemy jako to, że możemy tutaj gościć. Panie Aleksandro, dziękuję. Dziękujemy w imieniu Darii również. Drodzy Państwo, jestem fizjoterapeutą, pracuję już 17 rok od roku, zajmuję się zaopatrzeniem ortopedycznym, wózkami, okazami. Uczę też, mówiąc prosto, jak podłączać ludzi do prądu za pomocą tego dresu szwedzkiego. O nim zaraz opowiem Państwu zupełne wprowadzenie. Żeby mówić o tym w bardzo szczegółowy sposób, to generalnie jest osobne, odrębne spotkanie, także pozwólcie, że pokażę Wam zalążek tego systemu, produktu i pokażę, niech przemówią też pacjenci. Także mam nadzieję, że moi się odezwą ze slajdów, także pozwólcie tylko, że przełączę sobie na prezentację swoją. Może myślę tylko tutaj kwiatki nie... Widać? Jest. O czym powiem? Kilka słów wstępu. Powiem Wam, co mówi nauka, tak żebyście Państwo mieli założenie tej wiedzy. Opowiem też o samym produkcie, jakim jest MOLI. Neuromodulacja generalnie jest to technologia, najprościej w świecie rzecz ujmując, sposób oddziaływania na nasz organizm w celu wywołania określonej reakcji. My w przypadku Exopulse Molis, czyli kombinezonu zbudowanego z dwóch części, oddziałujemy na nerwy czuciowe, najprościej w świecie. Co się dzieje w ciele później, jest to bardzo złożony proces, który można sobie dosyć bardzo dogłębnie omówić. Co wiemy z badań? Wiemy, że stymulacja elektryczna pomaga zmniejszyć spastykę. Spastyczność dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, to wzmożone napięcie. Być może są osoby, które nie pracują z pacjentem. Poprawia funkcjonowanie, siłę mięśniową, zakres ruchu. To wiemy na pewno. Wiemy również, że wykazano, że stymulacja elektryczna ma pozytywny wpływ na funkcję struktury i funkcję ciała. To jest udowodnione, zbadane, są badacze, widzicie Państwo na slajdach. Wykazano również, że wiąże się z wydajnością podu i poprawą pozycji kolana. Jako kontrę do spastyczności, nie wiem, czy Państwo też macie doświadczenia, spastyczność jedną z form terapii jest również rdzenie botoksem, czyli iniekcje bezpośrednie w specjalne punkty, grupy mięśniowe, poszczególne mięśnie. Jakby w kontrze do tego pójście również co mówi o botoksie nauka, leczenie botoksem jest skuteczne w zmniejszeniu spastyczności, co jest zgodne z przeglądem systematycznym dzieci z porażeniem mózgowym. I wykazano, że zarówno botoks, jak i stymulacja elektryczna, neuromodulacja działają, ale mimo wszystko dalej potrzebują długofalowych badań i to trwa, to ma miejsce. To powiem Wam jeszcze na końcu, jak pokażę kilka slajdów związanych z tym, co się ma, jeżeli chodzi o kombinezon Exopulse Molis. Czy Państwo widzieliście ten kombinezon? Mieliście doświadczenia? Ktoś widział, próbował? Nie? Nie pokazuję? Można dzisiaj spróbować, jak ktoś by chciał. Kombinezon neuromodulacji zasilany elektrycznie. On ma w tym takim białym pudełku baterie 4, baterie 3A i to jest całe zasilanie tego produktu. Jest to medyczne urządzenie klasy 2A, czyli dosyć inwazyjne. Klasa 2A to jest klasa, w której między innymi znajdują się implanty stomatologiczne. To są pewne środki chirurgiczne służące do iniekcji w ciało. To są również elementy związane z EKG, czyli poziom inwazyjności w ciało to jest klasa 2A. Może być dla dzieci, dla dorosłych. Rozmiarów jest masa od 104 do 5XL, czyli można już 4-latka teoretycznie ubrać w MOLI i można bardzo silną optycznie osobę również przyodziać w tego rodzaju strój. Wewnątrz kurtki, jak i spodni znajdują się elektrody. Państwo będziecie mieli chęć, do czego zachęcam, żeby podotykać, pomacać, znajdują się elektrody. One znajdują się w określonych grupach mięśniowych. Nie znajdują się na konkretnych mięśniach, bo jest ich trochę w ciele, ale żeby mówić w uproszczeniu, jeżeli mamy mięśnie zginające na staw biodrowy, to one znajdują się w tej okolicy generalnie, swoją objętością gdzieś tam pokrywają przyczepy tych grup mięśniowych. Jest ich 58. Jest 40 grup mięśniowych, na których działają.
Pacjent jest stymulowany w tym kostiumie, to jest w sumie najważniejsza rzecz. Jest to produkt do użytku domowego, czyli nie zastępuje nam klasycznej rehabilitacji, fizjoterapii, stanowi uzupełnienie ręki terapeuty. Ja zawsze staram się powtarzać, że jest to taka furtka dla terapeuty, żeby sobie nabudować wiele innych rzeczy, czy na poziomie struktury tkanek, czy też na poziomie funkcji pacjenta, czyli tego, co potrafi zrobić w życiu codziennym, czy na poziomie aktywności, czyli w jakich aktywnościach globalnych może uczestniczyć. Więc on co drugi dzień na 60 minut ubiera się, to i sobie włącza przycisk i stymuluje się. I klucz tego produktu jest zawsze programowany indywidualnie. W zależności od tego, na co pacjent cierpi, na co choruje, jaka jest klinika, w zależności od tego, co my chcemy osiągnąć przez tą stymulację, czy na przykład wrócić do danej funkcji, czy wyeliminować spastykę, bo to działa na ból przewlekły, to też jest rzecz, o której warto wspomnieć. Więc cel jest tutaj kluczowy. Cały proces testu i spotkania się z pacjentem jest dosyć rozbudowany, niezbytnio, ale jakby jest podzielony na pewne etapy, o których, jeżeli będziecie Państwo mieli chęć dowiedzieć się, to zapraszam, można po wykładach pogaworzyć o tym produkcie. Kilka słów o budowie. Oczywiście Państwo mieli takie hasła, które warto zwrócić uwagę. Znajdują się specjalne zamki na ramieniu, na nogawce, aby zapewnić komfortowy i łatwe zakładanie, ponieważ jest to lajka, dosyć obcisła. Odłączana jednostka sterująca, czyli to białe pudełko, łącznik magnetyczny, to są takie specjalne elektrody, jak Państwo byście sobie podeszli, później zobaczyli, to tu się przyczepia, to jest na magnes i nie odpada. Szok. 58 elektrod umieszczono w całym kombinezonie, kurtka, spodnie, można sobie mieszać rozmiary, więc jeżeli ktoś jest szczuplutki góry, można założyć mniejszy rozmiar i adekwatnie do tego spodnie. No i jest to lajka, jest to dość obcisny kombinezon, już często już samo ubranie kombinezonu daje rezultaty. I wiecie, mnie tu czasami też to jest zbyt przeszkadzające pacjentowi. To już na bazie testów też widać. Na co my się skupiamy? Skupiamy się na spastyce w głównej mierze. Dzisiaj też na bólu przewlekłym, bo prowadzę badania na fibromialgii. Czyli fibromialgia jest to temat bardzo na topie i przez Francuzów, przez Hiszpanów badany w odniesieniu do woli. Fibromialgia, czyli generalnie ból ciała, w uproszczeniu, gdzie nie możemy znaleźć takiej jednoznacznej przyczyny tego bólu. W Polsce temat chyba bardzo pomijany. Niedawno pojawiła się monografia na temat fibromialgii, więc coś tam drgnęło. Można, tu dla terapeutów mówię, jeżeli nie mamy spastyki, można stymulować mięśnie, które chcemy pobudzić. I stosować to również u pacjentów z bólem przewlekłym. W Australii mają mega badanie, które na bazie dosyć duża kohorta, bo prawie 300 osób przetestowali to w bólu przewlekłym. Świetne rezultaty, skala was spada, czyli taka visual analog scale, gdzie my sobie oceniamy, pytamy pacjenta od 0 do 10 na ile boli, on mówi, że na 8, po teście spada do 4-5 ten ból w uproszczeniu. Grupy pacjentów, z jakimi my pracujemy na świecie, w Polsce, to są pacjenci ze stawieniem rozsianym, z porażeniem mózgowym, udarowcy, urazy rdzenia kręgowego, fibromialgia też, dystonicy, atetoza, parkinsonizm. Nie choroba Parkinsona, tylko parkinsonizm, czyli te objawy, które występują między innymi w chorobie Parkinson. Macie pytania Państwo do tego? Co będzie? Przeciwwskazania to jest rzecz, o której chyba, jeżeli myślę o moli, czy to jest dla mojego pacjenta, albo dla mojej osoby bliskiej, powinienem sobie zadać to pytanie. Wszystkie implanty w ciele, których magnesy mogą zakłócić działanie. Czyli jeżeli ktoś ma pod głową, jest zastawka, jeżeli ma stymulator nerwu błędnego, jeżeli jest sztuczna przetoka, rozrusznik serca, odpada. Padaczka, nie jest to totalne przeciwwskazanie. Wiem, że w pediatrii ubieramy dzieciakom to bardzo często i praktycznie 90% z nich, 80% może ma epizody padaczkowe. Co my zaobserwowaliśmy, taka ciekawostka dla Państwa, trzeba bardzo mocno i z dużą atencją obserwować pacjenta, czyli jeżeli pojawiają się epizody padaczkowe, próbujemy zrobić test, spróbować MOLI. Jeżeli pojawią się epizody padaczki po takim zastosowaniu, to też nie oznacza, że to jest przyczyna tego kombinezonu.
ale róbmy jeszcze raz test i wtedy, jeżeli kolejny się pojawia, to wtedy jakby mamy większą pewność, że jest to gdzieś tam w korelacji z tym wszystkim, co stosujemy na ciało pacjenta. Trzeba gdzieś tam czerwoną lampkę sobie zapalić w przypadku chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów, gorączki, ciąży itd., itd. Jak Państwo myślicie w ogóle, jaka jest zasada działania tego kombinezonu w przypadku spastyczności, czyli duże napięcie, jak się pojawia w ciele dziecka czy u osób dorosłych? Macie jakiś pomysł na to? Właśnie. Tyle rzędy. No. Jest no, 1900, chyba któryś rok, chyba czwarty czy szósty, był taki pan, który się nazywał Sherrington i on sobie wymyślił, że jest takie jak hamowanie recyprokalne. Brzmi strasznie. Ci terapeuci, którzy robili BNF, to pewnie wiedzą o co chodzi. I on sobie wymyślił, że... Znaczy wymyślił, podał prawo swoje, które mówi o tym, że aby wykonać dany ruch w stawie, musi nastąpić pobudzenie jednego mięśnia z wyhamowaniem mięśnia po przeciwnej stronie. Co to znaczy? Jeżeli ja mam mocno napięty biceps i ja wiem, że mam spastykę tu w tym miejscu, to ja nie będę programował elektrod, które leżą w obrębie bicepsa, tylko będę programował te po stronie przeciwnej mięśnia antagonistycznego. I to jest główna zasada działania MOLI, hamowanie recyprokalne. Tak to wygląda strasznie na poziomie rdzenia kręgowego. Zobaczcie Państwo, zielona linia to są nerwy czuciowe, czyli my sobie tam stymulujemy po to, żeby za pomocą tego neuronu żółtego, wstawką się nazywa tak mądrze wstawkowy, albo komórki lęczą, wyhamować sobie mięśnie po przeciwnej stronie. To jest hamowanie recyprokalne. Badań klinicznych jest dużo. To możecie Państwo sobie znaleźć w internetach, w Google'ach, na PubMedzie. Jest powszechnie dostępne. Na co zwracam uwagę? Fibromialgia jest dzisiaj jakby kierunkiem, w którym badacze na całym świecie skupiają się na MOLI. Istotną rzeczą jest to, że badamy również długofalowe aspekty, jak to ma się, jeżeli pacjent to stosuje przez 2 lata na przykład, co się dzieje, czy coś się zmienia, czy też nie. Bo dzisiaj wiemy, jak wygląda to w okresie krótkofalowym, czyli powiedzmy miesiąc, rok, na pewno bardziej tych pacjentów. Natomiast nie wiemy, jak dłużej. Proszę, jeżeli mnie zapytam, jak najlepiej mówią pacjenci. To są przykłady oczywiście przed i po godzinie stymulacji MOLI. Hemipareza to jest porażenie połowicze. Zwróćcie uwagę na dziewczynkę po lewej stronie, w jaki sposób i jak bardzo unosi kończynę górną do wyprostu. Mamy obciążanie u chłopca z porażeniem mózgowym, z deep legiem spastyczną. Pięta idzie do podłogi po godzinie stymulacji. I tam dalej jest również deep legia spastyczna, czyli chłopak unoszący kończyny górne, jak się dobrze miewa. Tu mamy jakiego pacjenta, który mi powie? Po lewej stronie? Kto to będzie? Udarzec, tak jest. Pan po udarze. Widać różnicę w poszczególnych fazach chodu, cyklu chodu generalnie. Nie wdając się mocno w detale, obserwujemy zmianę. Jak wygląda ręka spastyczna po godzinie stymulacji? Co się z nim dzieje? Powiem Państwu tak między nami, w zupełnej tajemnicy, że generalnie od 17 lat, jak zaczęło się u nas praca z MOLI, to jest najlepsza przygoda moja. Bo realnie widać, że po godzinie czasu zmienia się człowiekowi życie. To nie przesadzam. Taka ciekawostka dla Was, największe i najbardziej spektakularne efekty widzimy u SM-owców, czyli ze schwamieniem mięśni. Tam jest... Wow! To zobaczycie za chwilę. To jest Luisa, dziewczyna, również z Rolapa, dziewczyna z SM-em. To nie jest po godzinie, to też jeszcze nie, tylko to jest już po jakimś czasie stymulacji, co, jak, w jaki sposób się zachowuje, co może zrobić. To nie jest grane, to nie jest akurat. Dziewczyna ze spadnieniem rościami. Pan Andrzej to jest... ciszę, pozwólcie Państwo. To jest pan, który przyjechał do nas na testy do Warszawy w październiku. SM-owy, zbiera na wózku, widzicie jak się zachowuje. Pan z długim stażem w SM. Tak to wyglądało u niego, czyli generalnie pochylona sylwetka, wszystko ponapinane. Duża spastyka. Zobaczcie, w badaniu takim biernym terapeuta ocenia sobie zakres ruchomości. Po prawej stronie spot po stymulacji, a po lewej ciężko zdjąć w ogóle staw kolanowy, odruch marifła, bardzo taki odruch, który może sobie zbadać spastykę w kończynie dolnej.
No słabo to bardzo wygląda, zakres ruchomości się poprawił po godzinie czasu. Facet mówi, że było o 16 latach mógł iść i zrobić siku na stojąco. Pierwszy raz. Był w szoku. Pan Andrzej, 14 dzień, 14 raz tutaj w domu, jest u siebie, mieszka w Bytowie. Głośno, śmiało. A pan tam rozmawia, dobrze. Pan jest, przemieszcza się generalnie analgetyki, czyli środki przeciwbólowe, gdzieś tam w życiu codziennym istniało, później je odstawił, uciekł w ogóle żonie do drugiego bloku na Dlinkach, do swojej córki. Przemieszczali się przez całe życie na wózku. Żona go później nakręciła, zobaczcie jak sobie radzi w kuchni. To jest ukrycie, tam, on nie wiedział, że go kameruje. Co? Pamiętacie go, jak przyjechał wcześniej? Panie, naprawdę. Kilka, to też jest istotne, że w przypadku dzieci bardzo często taką pozycję w leżeniu dajemy swobodę dziecku, oceniamy sobie napięcie, widać, terapeuci pewnie, ci, którzy pracujecie z dziećmi, widzicie, że co się dzieje w okolicach dolnych, czy mamy napięcie w przywodziciela, czy w tych miejscach, które nam zbliżają kolana do siebie, jest przyjemniej. Zobaczcie, jak wygląda siat u dziewczynki przed i po. Tu zwracam uwagę na tułów, na podpór i na tułów. Po godzinie stymulacji bardzo, bardzo owocnie, według mojej oceny, fajnie to rokuje zastosowanie. Dziewczynka również z porażeniem mózgowym dziecięcym, 4-latka, czyli napięcie w obrębie kończyn dolnych, wygląda tak jak widać. To jest pacjent z SM-em, przykład przed i po. Niektóre są, że tak powiem, fenomenalnie zaskakujące, niektóre są mniej. W SM-ie jest tak, że bardzo często w pierwszej kolejności poprawia się równowaga pacjenta i jego samopoczucie. Taka ciekawostka, powiem Państwu historię z parkinsonikiem, czystym parkinsonikiem, takim papieskim. Gość przyjechał na testy i generalnie on wyszedł po testach, mówi, nic się nie dzieje. Przyjechał z twarzą maskowatą, wyszedł z uśmiechem takim. To jest też dowód na to, że pojawia się mega wielki koktajl opioidów i endorfin wydzielających się i serotoniny, czyli takiego hormonu do szczęścia. O, pacjenci to zgłaszają, że całkiem inaczej się zachowują ich bliscy czy też dzieci. Testujemy sobie różne funkcjonalne tematy, typu wiązanie butów, jak to wygląda, jak wygląda czas, jak wygląda ruchomość kończyny górnej i dolnej. To są przysiady, to też jest pan ze senem. Po prawej stronie jest po stymulacji. Widać, jak wygląda równowaga. Dużo, o, to jest pan po godzinie czasu, jak wygląda, to jest SM-owiec. Róża, z Bytomia, pan Bytom próbował sobie. Tu jest równowaga, generalnie w wąskiej, szerokiej podstawie próbujemy pacjenta zbadać, jak wyglądają oscylacje przy zamkniętych oczach, przy otwartych oczach. Dużo testów ze skali Berg, próba Romberga jest wykorzystywana. Wstawanie, tu mamy po lewej stronie z pomocą, po prawej stronie samodzielnie, po godzinie czasu. Efekt taki może się utrzymać do 48 godzin. To też jest ważna rzecz dla Państwa. Pani ze SM-em bardzo młoda, równowaga, chodzenie po linii, jak wygląda przed i po, nie była w stanie tego zrobić. Co ja jeszcze bardzo często robię u pacjentów, którzy mają motorykę małą w porządku, pisanie przed i po. Oceniamy sobie, jak to wygląda. Hasła w stylu, bardzo dziękuję panu Grzegorzowi Moli za to, że moje pismo jest znowu czytelne. To są realne jakby sygnały ze strony. I najpierw mówią pacjenci. To są przykłady oczywiście przed i po godzinie stymulacji Moli. Hemipareza to jest porażenie połowicze. Zwróćcie uwagę na dziewczynkę po lewej stronie, w jaki sposób i jak bardzo unosi kończynę górną do wyprostu. Mamy obciążanie u chłopca z porażeniem mózgowym z deep legą spastyczną. Pięta idzie do podłogi po godzinie stymulacji. I tam dalej jest również deep lega spastyczna, czyli chłopak unoszący kończyny górne, jak się dobrze miewa. Tu mamy jakiego pacjenta, który mi powie? Po lewej stronie? Kto to będzie? Udarowiec, tak jest. Pan po udarze. Widać różnicę w poszczególnych fazach chodu, cyklu chodu generalnie. Nie wdając się mocno w te fale, obserwujemy zmianę. Jak wygląda ręka spastyczna po godzinie stymulacji? Co się z nim dzieje?
Powiem Państwu tak między nami, w zupełnej tajemnicy, że generalnie od 17 lat, jak zaczęło się u nas praca z Moli, to jest najlepsza przygoda moja, bo realnie widać, że po godzinie czasu zmienia się człowiekowi życie. To nie przesadzam. Taka ciekawostka dla Was, największe i najbardziej spektakularne efekty widzimy u SMO-owców, czyli ze spawnieniem marszami. Tam jest... Wow! To zobaczycie za chwilę. To jest Luisa, dziewczyna, również z Rolapa, dziewczyna z SM-em. To nie jest po godzinie, to też jeszcze nie, tylko to jest już po jakimś czasie stymulacji, co, jak, w jaki sposób się zachowuje, co może zrobić. To nie jest grane, to nie jest akurat. Dziewczyna ze spawnieniem rościami. Pan Andrzej to jest... ciszę, pozwólcie Państwo. To jest pan, który przyjechał do nas na testy do Warszawy w październiku. SM-owiec, biorą na górsku, widzicie jak się zachowuje. Pan z długim stażem w SM. Tak to wyglądało u niego, czyli generalnie pochylona sylwetka, wszystko ponapinane. Duża spastyka. Zobaczcie, w badaniu takim biernym terapeuta ocenia sobie zakres ruchomości. Po prawej stronie spot po stymulacji, a po lewej ciężko uzyskać w ogóle staw koralowy, odruch marifła. Bardzo taki odruch, który może sobie zbadać spastykę w kończynie dolnej. No słabo to bardzo wygląda, zakres ruchomości się poprawi po godzinie czasu. Facet mówi, że było o 16 latach mógł iść i zrobić siku na stojąco. Pierwszy raz. Był w szoku. Pan Andrzej, 14 dzień, 14 raz tutaj w domu, jest u siebie, mieszka w Bytowie. Głośno, śmiało. A pan tam rozmawia dobrze. Pan jest, przemieszcza się generalnie analgetyki, czyli środki przeciwbólowe gdzieś tam w życiu codziennym istniało, on później odstawił, uciekł w ogóle żonie do drugiego bloku na drinka, do swojej córki. Przemieszczałem się przez całe życie na wózku. Żona go później nakręciła, zobaczcie jak sobie radzi w kuchni. To jest ukrycie tam, on nie wiedział, że go kameruje. Co? Pamiętacie go, jak przyjechał wcześniej?